Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Zgodnie z obietnicą jesteśmy ponownie u kolegi Andrzeja Gwozika, ażeby nakręcić kilka kolejnych odcinków naszego Vademecum z poradami kolegi Andrzeja. Tak jak obiecaliśmy w poprzednim odcinku, będziemy kolejno teraz prezentować różnego rodzaju substancje, produkty, różnego rodzaju artykuły, które używamy w hodowli gołębi. I tutaj zgodnie z tym, co ustaliliśmy z kolegą Andrzejem, podzieliliśmy grupę preparatów i tych środków, które podajemy gołębiom, na różne grupy. Pierwszą taką grupą, którą będzie kolega Andrzej teraz omawiał, są to tak zwane preparaty białkowe. Także prosimy kolegę Andrzeja o zabranie głosu. Proszę bardzo. Witam Was koledzy ponownie, znowu trochę po marudze, ale chciałbym Wam przybliżyć, do czego służą wszelkie preparaty. Musimy odróżniać preparaty białkowe od preparatów energetycznych, od preparatów przetwarzających energię, tłuszcz na przykład na energię, preparaty lecznicze, preparaty wspomagające organizmy sportowców i preparaty czyszczące krew ze spalin i mięśni, znaczy się z kwasu mlekowego. Tak jak tu kolega powiedział, Krzysztof, zaczynamy od preparatów białkowych. Wiemy, do czego służy nam białko. Białko, budowa organizmu, powiedzmy, czy ludzkiego, czy zwierzęcego, a nas interesują gołębie. Wiadomo, że teraz zaczyna się okres rozrodu. Młode są w gniazdach położone w większości gołębników i tu potrzebne jest białko do wzrostu młodych organizmów. I tu potrzebne nam jest białko czyste. Karma wysokobiałkowa, to wiadomo, o tym później będziemy rozmawiali, ale jeśli chodzi o preparaty, to probiok omega 2. Tu jest gdzieś około 70% czystego białka łatwo przyswajalnego, ale to też jest ten preparat. Jest również preparatem leczniczym, ponieważ on zawiera żywe kultury bakterii, Lactobacilliusa, posiada kwasy organiczne w swoim składzie, także od razu zakwaszamy organizm, od razu odbudowujemy florę u chorego organizmu, jeśli gołąb chorował. Także to jest preparat, który w zasadzie jest stosowany nie tylko w rozrodzie, ale też już w lotach. Pierwsze w dniu przylotu wieczorem stosują koledzy to na karma, ale o tym potem. Czystym preparatem białkowym, no czystym, 70, też koło 70%, to samo białko, co jest tu, jest w siarze. To jest to białko łatwo przyswajalne. Też w okresie rozrodu jest potrzebne i wtedy, kiedy na lotach bardzo mocno są gołębie już wyeksploatowane, to musimy im podać białko. Wtedy, kiedy one zgubią masę ciała, szybciutko im podajemy to, szybciej one odbudują masę ciała. Oczywiście karmę też wysokobiałkowe musimy stosować. Jeżeli przerwać mogę chwilkę, karmę wysokobiałkową, którą masz w swojej ofercie, to jaki to jest rodzaj karmy? Wiele rodzajów wysokobiałkowe karmy, no dla wdowców, wiadomo, to jest wdowca bomba, bardzo łatwo przyswajalne białko. Mamy BK, ja mówię o takich z wyższej półki, jest to bez kukurydzy, bez pszenicy. Są to karmy naprawdę szybko budowujące organizm, ale karma plus, powiedzmy, te preparaty. Drożdże, pamiętacie takie stare powiedzenie, rośnie jak na drożdża. Wiadomo, że tutaj jest dużo rzeczy potrzebnych do wzrostu organizmu. Białko, mikro, makroelementy, cała grupa witamin, z grupy witamin B. Także te preparaty są niezbędne. Uważam, że żeby Was nie zanudzać, przejdziemy do następnego, od razu do następnych preparatów energetycznych. I musimy te dwie grupy odróżnić od siebie. Do preparatów energetycznych tak, z brzydką naklejką, ale chodzi o co innego. Więc proszę kolegów, energia. Do wszystkiego potrzebna jest nam energia. Energia w postaci cukrów prostych, to jest energia na loty. Są tu cztery cukry proste: dekstryna, fruktoza, maltoza, sorbitol. Tu energia to jest to samo, te same cztery cukry proste,
Ale tu dodaliśmy jeszcze cały zestaw aminozauren i katozal. Oczywiście to nie jest skoncentrowany, to jest rozrzedzony katozal. Jest to cyjanokobalamina z butafosfanem. Są to środki, są to preparaty witaminowe, które bardzo mocno wspomagają przetworzenie wszystkiego, co gołąb zje, wypije, przetwarza to wszystko się na energię. No, siara turbo, no turbo, to jest tłuszcz. Cukry proste, wtedy tłuszcz. Cukry proste zużywają gołębie, powiedzmy, no 400-500 km na tym polecą bardzo szybko, ale wtedy, kiedy brakuje energii, tłuszcz. Tłuszcz muszą przetworzyć i ten tłuszcz jest łatwo przyswajalny. Do przetworzenia oczywiście tego tłuszczu potrzebna nam jest lecytyna karnityna. Tu w składzie jest lecytyna karnityna, ale jest trochę za mało tej lecytyny karnityny i za chwilę powiemy o przetwarzaczach tego tłuszczu na energię, potrzebną właśnie do szybkiego machania skrzydłami. No to taki mamy nowy produkt. Tak żeśmy się zastanawiali, czy puścić to na rynek, czy nie. To jest potwór, jeśli chodzi o energię. Jest to połączenie tego preparatu. Czyli energii na loty? Energii na loty. Połączenie siary, bo tutaj jest tłuszcz łatwo przyswajalny. Jest mocno wyeksponowana L-karnityna. Jest to drogi środek i tak dalej, ale my mamy na wszystko normalne ceny. I L-karnityna plus lecytyna. Są to przetwarzacze tłuszczu na energię. To jest nowość. W zasadzie żadna z firm czegoś takiego nie stosowała. My pierwsi to zrobiliśmy. Dodaliśmy żywe kultury bakterii Lactobacilliusa, ale taką 1/5 dawki tej, która jest w probiogu omega 1. I tu mamy wyciąg również mikro-makroelementów z drożdży. Znowu wszystko to, co najlepsze, taki ekstrakt. Koledzy, musicie uważać, nie wolno tu już wygłupiać się, za dużych dawek dawać. Podamy wam rozpiskę, jak co podawać za chwilę, w następnym filmie. Są to właśnie te preparaty energetyczne. Czyli podsumowując, mamy tak, jeżeli mówimy o preparatach energetycznych, są to preparaty zawierające tłuszcze, zawierające cukry, tak? Tak jest. Dobrze. I teraz... A teraz przetwarzacze. Od razu wchodzimy, może żeby ten sam film dotyczył jednego tematu, teraz żeby przetworzyć ten tłuszcz, i ten tłuszcz, co jest tutaj w tych dwóch preparatach, do tego służy nam lecytyna. Jest to bardzo niewdzięczna, ja już o tym poprzednio mówiłem, jeśli chodzi o podawanie, bez mocno skoncentrowana. To jest 100% lecytyna. I syrop gęsty. To jest taki tawot wręcz, nie? I L-karnityna z lecytyną i z glukozą. Następny parę. No słuchajcie, nasze gołębie polskie, może na zachodzie nie robią takich preparatów z tego względu, że gołębie niemieckie, to one w skrzydłach mają połowę, a nawet mniej, aniżeli polskie. Zauważcie, że nasz program dotyczy lotów od 100 km do 900 i tu nie ma zlitu się, lecą gołębie tydzień w tydzień. Polski hodowca, powiedzmy rozsądnie gospodarzy, uważam, że lepiej gospodarzą polscy hodowcy gołębiami sportowymi, aniżeli powiedzmy Niemcy czy Belgowie. Tam nazywamy to specjalizacją, że jak się specjalizują w 100 km, jak to w średnich dystansach, jak się tam specjalizują, to w długich lotach. Polski gołąb ogrywa wszystkich na olimpiadach. Zobaczcie, jesteśmy mądrzejsi od wielu hodowców tam od strony zachodniej. Dlatego te preparaty to są gołębie, dla polskich gołębi preparaty. Zdecydowanie silniejsze, powiedzmy, jak produkują firmy na zachodzie. Pomijając ten fakt, uważam, że bardzo dobre robią produkty na zachodzie, ale trzeba ich więcej kupić i więcej podać, powiedzmy, kilka rodzajów. No i tu potrzeba wysokiej klasy specjalistów. Uważam, że przez takie rozmowy, przez kontakty ze mną, przez kolegę Krzysztofa, pewne rzeczy, które ja również chłonę wiedzę od innych, mądrzejszych ode mnie i chcę wam to wszystko przekazać. Myślę, że na tym byśmy zakończyli sprawy energetyczne i białkowe. A za chwilkę przejdziemy do kolejnego odcinka, w którym będziemy mówić o jakich preparatach? Lecznicze, wspomagające i czyszczące krew. Także za chwilkę zaczniemy ten, a na razie koledze dziękujemy. Musimy jeszcze wrócić do spraw, powiedzmy, energetycznych, i to, bo energia to jest nasze życie. Tu chciałbym wrócić do tego probioku energetycznego, omega 2. Do niego będzie drugi preparat w takiej butelce, powiedzmy, półlitrowej i też w tym kolorze.
Powiedzmy, to są kolory Red Bulla. Nie chcę tego puścić teraz, bo wy koledzy zaczniecie te rzeczy testować przelotami. I co? I katastrofa. To takie rzeczy się podaje dopiero po mocnych treningach i po ciężkich lotach. Także ten preparat to jest katozal, to będzie omega katozal, ultraloty. I dopiero go wypuścimy w maju. On już jest w produkcji, ale wypuścimy w maju z tego względu, że wielu hodowców nie wytrzyma i zacznie to wszystko walić im teraz, kiedy one siedzą w głębikach, zamiast karmić młode, zamiast tego to one będą miały energię i tą energię będą musiały wyczerpać w powietrzu. Nie można tego podać. Dlatego dla waszego bezpieczeństwa ten katozal puścimy na rynek dopiero w maju.